serdecznie. Górniczy chór męski jest istotą tradycji Lubina, bo związany właśnie z tradycją górniczą. Witam w naszym studio panów z zarządu górniczego chóru męskiego w Lubinie. Pan Piotr Strzelecki, prezes zarządu, pan Jan Dusza, członek zarządu górniczego chóru męskiego przy oddziale ZG Lubin, KGHM Polskie Miecieza. Witam serdecznie. Górniczy chór męski to rzeczywiście sól naszej ziemi, można powiedzieć, ogromna tradycja, bo ponad 25 lat już śpiewają panowie, cały chór męski jest wszędzie tam, gdzie są ważne wydarzenia i lubińskie, związane i z górnictwem, ale też uświetnia wszelkie uroczystości ważne w naszym mieście. Jakie były początki chóru? No to był rok 80, pamiętny chyba dla wszystkich, którzy wtedy żyli i rozumowali. Był to rok, kiedy powstała Solidarność. Okres transformacji dla naszego tak, kraju. I powstał chór. A znalazła się taka grupa ludzi, która uznała, że w tym czasie no, nie można tkwić w tym marazmie lat poprzednich i trzeba coś robić. Uznaliśmy, że to jest jedna z dróg właśnie utworzenie chóru męskiego, który na fali pieśni Polski budziłby w jakiś sposób uczucia narodowe, świadomość tego, że jesteśmy Polakami. No i budował tą lepszą przyszłość, lepszą Polskę. A właśnie tamten czas był szczególnie ważny dla budowania, dla wzmacniania poczucia patriotyzmu. Tak. I chyba stąd właśnie repertuar górniczego chóru męskiego. Tak, głównie w naszym repertuarze z założenia, jaki sobie przyjął chór, było propagowanie polskiej pieśni patriotycznej, ludowej, religijnej i górniczej. I w zasadzie od samego początku nasz repertuar do chwili obecnej nie zmienił się. Dalej my go wzbogacamy i urozmaicamy, ale to jądro, które było w założeniu, w dalszym ciągu mamy taki cel i staramy się go realizować, bo praktycznie w ciągu tego okresu gdzieś około 600 pieśni mamy w swoim repertuarze. One co prawda na jednym koncercie są niemożliwe do wyśpiewania, ale na każdą okazję wybieramy z tego dużego, powiedzmy, kufra naszych tych melodii jakieś utwory, które na daną okoliczność są nazwa przydatne. Górniczych chór męski sugeruje właśnie repertuar górniczy, a tymczasem właśnie chyba te pieśni patriotyczne są taką wizytówką chóru. Tak, na pewno tak, dlatego że pieśni górnicze stanowią w sumie niewielki procent repertuaru naszego zespołu. Z dwóch względów, dlatego że pieśni górnicze śpiewa się praktycznie tylko w okresie barburki. My oczywiście ten repertuar poszerzamy, jeśli chodzi o pieśni górnicze, ale on jest bardzo ograniczony, bo brak jest w literaturze na chóry męskie właśnie pieśni o tematyce górniczej. Czerpiemy z tego, co kiedyś powstało na Śląsku, ale również staraliśmy się, aby wzbogacać ten repertuar tutaj miejscowym klimatem, a więc polskiej miedzi. Stąd są utwory również pisane dla nas specjalnie, dla chóru górniczego, przez choćby takiego znanego kompozytora jak pana profesora Józefa Świdra. Pisał kiedyś dla nas też pan Szylkin z Zielonej Góry. Także mamy troszeczkę szersze spektrum tych pieśni górniczych właśnie, które zahaczają o tematykę tutaj naszej polskiej. Muszę uzupełnić, bo okazuje się do tej jednej pieśni kompozytora Zielonej Góry słowa napisał Piotr Strzelecki. Ale tak, też bardzo ważną postacią. O tematyce górniczej to właśnie. Tak, bardzo związanym z naszym regionem, ale bardzo ważną postacią jest pan Zdzisław Francuz, dyrygent, który od lat właśnie i dobiera repertuar i jakby no jednak czuwa nad tym, żeby chór się rozwijał. I chór ma ogromne sukcesy, bo przecież cała lista nagród, wyróżnień. W dalszym ciągu bierzecie państwo udział w konkursach, przeglądach chóralnych? Tak, staramy się jak najbardziej, dlatego że to jest jedna z najlepszych form. I wyróżnienia międzynarodowe również, prawda? Tak, festiwale międzynarodowe. Jest wiele nagród właśnie, zarówno tutaj, jeśli chodzi o festiwale, konkursy w naszej Polsce, ale również i za granicą. Także mamy, ta wyliczanka byłaby dość długa i chyba nie jest to potrzebne w tej chwili, ale jesteśmy dumni ale z tego. Ale podczas przeglądu na Węgrzech na przykład, występy we Francji, że przypomnę tylko, tak, w Niemczech, w Austrii. Tak. Wszędzie chór się potrafi w jakiś sposób pozytywny zaznaczyć i jesteśmy wszędzie postrzegani bardzo pozytywnie, bo
Nie ukrywam, że wspomniany tutaj pan Zdzisław Francuz, wspaniały człowiek, wspaniały dyrygent, wspaniały pedagog, który potrafi z ludzi, którzy z muzyką często mają bardzo mało wspólnego albo zupełnie nic, ale odważyli się przyjść do zespołu, bo czuli tą potrzebę wewnętrzną, że może warto. Potrzeba ducha do śpiewania, prawda? I potrzeba talentu zrobić z tych ludzi, powiedzmy, może to nieładne określenie, ale naprawdę zgraną grupę, która no nie powstydzi się występów na żadnej estradzie, jeśli chodzi o chóry amatorskie oczywiście, bo nie jesteśmy chórem śpiewającym gdzieś przy Filharmonii, chociaż w Filharmonii Narodowej w Warszawie śpiewaliśmy również. No i często jeszcze, wyjazd, proszę panią, we Lwowie, tak, w Teatrze Narodowym też jest dużo takich właśnie pięknych sal, na których też występowaliśmy. No ale to są chyba też bardzo takie koncerty zagraniczne, szczególnie właśnie u naszych wschodnich sąsiadów, są chyba tym bardzo wzruszającym momentem takiego spotkania z patriotyzmem. Niezmiernie, niezmiernie. Te wyjazdy na wschód, bo chór nie tylko na wschód, ale w wielu innych krajach Europy bywał i koncertował, ale te wyjazdy właśnie na wschód, a więc na tereny dzisiejszej Litwy, Łotwy też, bo i tam byliśmy, Białorusi, Ukrainy, gdzie mieszka wielu Polaków, te wyjazdy dla nas są bardzo, bardzo wzruszające i długo o nich pamiętamy, dlatego że tam odbiór tej polskiej pieśni, w ogóle polskości, która tu z ojczyzny tam do nich czasem trafia, jest bardzo spontaniczny, bardzo taki wzruszający. To są wspaniali ludzie, którzy... A właśnie te patriotyczne pieśni budzą ogromnie tę tęsknotę za krajem i umacniają te poczucie więzi patriotycznej. Oczywiście jest im to bardzo potrzebne, tym ludziom tam, ale jest i nam potrzebne, bo przez to, że my tam jesteśmy, to też się wiele uczymy, bardzo wiele się uczymy naprawdę. Co to znaczy być Polakiem? Tutaj może już mniej to odczuwamy, bo mamy na co dzień tą Polskę. A tam jednak być Polakiem to jest zupełnie inna sprawa. Ten patriotyzm ma zupełnie inny wymiar. A ta pieśń właśnie umacnia ten patriotyzm. My tutaj w Lubinie widzimy najczęściej występy chóru męskiego, górniczego chóru męskiego w okresie barburkowym, ale jest przecież mnóstwo wyjazdów. Koncertujecie również za granicami i na wielu różnych scenach. Gdzie ostatnie wojaże, gdzie zawiodły? No jeśli chodzi o zagranicę, to ostatnio na Węgrzech byliśmy właśnie. To jest południe Węgier, już prawie pod granicą chorwacką. Obok miejscowości Szekszárd. Tam zresztą byliśmy dwukrotnie, bo braliśmy Dunaj Varos też udział w takim festiwalu, gdzie też nas tam uhonorowano bardzo pozytywnie. Teraz byliśmy raczej na takim... Srebrny dyplom to naprawdę zaszczytne wyróżnienie. Raczej teraz to sprawa była taka okazjonalna, dlatego że zaprzyjaźniony chór węgierski z miejscowości Tolna. To jest taki region właśnie na południu Węgier. Obchodził swoje 35-lecie. Zaprosili nas tam, chór żeński zresztą. No i to były koncerty, piękne koncerty, ale również i różne atrakcje, których nam Węgrzy nie szczędzili. Nie takie będę może o szczegółach integracja międzynarodowa, tak? Również, tak. Kultury międzynarodowej. Właśnie, to też obyczaje, zwyczaje, spotkania towarzyskie, prawda? No, dla nas bardzo sympatyczne. A czy chórzyści wywodzą się wyłącznie z grona górników, czy również ktoś, kto nie jest z zawodu górnikiem, może... Przekrój taki, nie wiem jakiego słowa użyć tu, z górnictwem są związane gro, jest związane gro członków naszego zespołu. Są tam i aktualnie pracujący górnicy i już ludzie, którzy skończyli pracę zawodową, ale oprócz tego mamy dużo ludzi wykształconych muzycznie, którzy nie mają wspólnego z górnictwem nic, z wykształcenia, ani z pracy. I także, no tutaj jest ich mniej, co prawda, procentowo, ale i są tacy. A już przy okazji wspomnę, jak jest przekrój wiekowy. Był taki okres parę lat temu, że mieliśmy najmłodszego uczestnika, 16-latka, jednego syna członka chóru, a najstarszy miał 65 lat, czyli 50 lat różnicy i ta grupa jest fantastyczna.
To jest temat dla socjologów, zająć się z taką grupą, jak oni mogą ze sobą pracować, bo najtrudniej jest to na tych wyjazdach zagranicznych, gdzie jesteśmy w tej grupie męskiej przez 2 tygodnie, czasami tydzień i potrafią ze sobą naprawdę pięknie współżyć. No bo takie wyjazdy na pewno też integrują, prawda? Proszę sobie wyobrazić tą różnicę wiekową, to nie przeszkadza. No, ponad 25-letnia historia chóru, to też chyba zdarzają się też wielopokoleniowe tradycje. Czy jest tak, że właśnie rodzinami całymi śpiewają chórzyści? Tak. Mamy kilka takich przykładów, gdzie śpiewa tatuś, śpiewa syn. I to jest jedna z chyba z lepszych metod pozyskania nowych członków chóru. Bo jednak te rodzinne wpływy, powiedzmy, ojca na syna, one są... Takie przenoszenie zainteresowań i zamiłowań, prawda? Najbardziej skuteczne, bo naprawdę praca w tym zespole to jest duża frajda. Naprawdę to jest, są w roku to są setki spotkań, które są połączone z ciężką pracą, bo to też trzeba podkreślić, że tutaj przede wszystkim pracujemy ciężko, bo to są dwa razy w tygodniu po 2 godziny są próby. No więc tutaj nie ma żartów, tu naprawdę trzeba czegoś się nauczyć i uczyć się bez przerwy. Ale nie tylko to, bo tutaj łączymy przyjemne z pożytecznym, bo są, tak jak tu kolega wspomniał, wiele wyjazdów, czy to krajowych, czy zagranicznych, do ciekawych miejsc, na ciekawe koncerty, spotykamy ciekawych ludzi. No to są przeżycia związane choćby z samym podróżowaniem, zwiedzaniem różnych innych części, czy to Polski, czy Europy. No myślę, że niewielu ludziom jest dane, czy to, żeby to przeżywać, dlatego że my w pewne klimaty, jadąc do jakiegoś środowiska, obojętnie gdzie, czy to będzie u nas w Polsce, czy to będzie za granicą, wchodzimy od razu do środka. To nie jest tak jak ten turysta indywidualny, który jedzie ulicami, czy idzie ulicami, ogląda mury. My wchodzimy od razu w jakąś społeczność i to przeważnie bardzo pozytywną. To są przeważnie ciekawi, mądrzy, wspaniali ludzie i my od razu chłoniemy klimat tego miejsca, czy tych rejonów, gdzie jesteśmy, w sposób bezpośredni. To jest takie trawienie bardzo ułatwione, bo jeżeli ktoś jedzie, no nawet z wycieczką zorganizowaną, to przewodnik coś tam poopowiada, prawda, no ale to ulata. Tam, a tutaj jest możliwość poznania nowych miejscowości na świecie, bardzo atrakcyjnych miejsc, połączone z pasją śpiewania. Czy właśnie Górniczy Chór Męski już zamknął drzwi i nie przyjmuje więcej chórzystów? Jak to jest z tym naborem nowej kadry? Czy jest duże zainteresowanie? To znaczy zainteresowanie? Na przykład młodej kadry, czy młodzi ludzie też chętnie śpiewają? Więc na przestrzeni tych lat, gdzie chór funkcjonuje, mieliśmy, tak jak tu kolega wspomniał, ludzi w różnym wieku i dalej mamy w różnym wieku, ale w ostatnich latach, no niestety obserwujemy, że szczególnie młodzi, a na tym szczególnie by nam zależało, dlatego że no, czas biegnie i chór jako całość, jako organizm też się starzeje. Troszeczkę tak. Zależałoby nam na to. Robiliśmy różnymi sposobami, próbowaliśmy nawet nas tu. Czyli zasilenie młodą kadrą, tak? Wskazane jest zasilenie młodą kadrą. Młode głosy. Zapraszamy. Potrzebne. Młodzież do nas. No niestety muszę z bólem powiedzieć. Młodych mężczyzn, którzy chcą śpiewać, niekoniecznie są górnikami. Tak. Niekoniecznie, nie, bo to przede wszystkim muszą chcieć śpiewać, bo właśnie na tym nam zależy. No, umiejętności są bardzo dobre, ale najważniejsza jest ta chęć śpiewania. Tego, co my robimy, a przy okazji powtórzę może to, co prezes powiedział wcześniej, co można jeszcze oprócz zamiłowania do śpiewu przez te podróże, można się nawet języka uczyć, bo mamy takie przypadki, że koledzy się niemieckiego zaczęli uczyć, była taka potrzeba, poznawanie ludzi, historii naszej, polskiej nawet, bo była taka piękna wycieczka przy okazji, mówię tak w cudzysłowie, bo był wyjazd do Lwowa na turniej śpiewaczy, przy okazji myśmy zrobili sobie objazd trasą Henryka Sienkiewicza, poznawaliśmy te wszystkie miejscowości, które Sienkiewicz opisuje. Byliśmy w Chocimiu, w Twierdze, w Kamieńcu Podolskim, tam i ogromna przygoda, ogromna przygoda ze śpiewem. Można poszerzać swoje zainteresowanie tylko śpiewacze, a śpiewacze to ktoś nauczy się śpiewać. Jak w takim razie można się skontaktować? Jak można w takim razie się skontaktować, aby zasilić właśnie szeregi Górniczego Chóru Męskiego? Bardzo prosty kontakt jest. Po prostu albo zadzwonić, telefon mogę już podać, 501
165 727 albo po prostu przyjść w jakikolwiek wtorek lub czwartek o godzinie 17 w zespole szkół numer 1, to jest dawne technikum na ulicy Kościuszki. Tam odbywają się próby chóru. Każdy wtorek, czwartek od godziny 17. I tutaj tych potencjalnych, a chciałbym, żeby ich było jak najwięcej, naszych nowych członków, chciałbym zachęcić tym, czy może wytłumaczyć, bo ja wiem, że są pewne lęki, obawy ze strony ludzi, którzy chcieliby, a boją się. Ale pewnie też jest wielu takich, którzy bardzo chcą śpiewać, a nie mieli takiej możliwości do tej pory, więc otwiera się szansa dla tych, bardzo którzy wielka chcą szansa śpiewać na przeżycie wspaniałej przygody ze to śpiewem, z patriotyzmem, ale również z podróżami, z koncertami. Bardzo piękne podróże. Wszystko w jednym. Tutaj trzeba podziękować za to oczywiście naszym opiekunom, bo tu przecież sami byśmy tego nie wypracowali, bo my pracujemy społecznie w zespole, ale jednak środki jakieś są potrzebne, żeby to wszystko funkcjonowało. A więc tutaj gdyby nie nasi opiekunowie, przede wszystkim Zakłady Górnicze Lubin i KGHM, zarząd KGHM, który nam udziela wsparcia finansowego, no możemy pewne bardzo ciekawe projekty realizować i no i być z tego bardzo zadowolony. W takim razie zachęcamy serdecznie do poszerzenia kadry tego wspaniałego chóru górniczego, aby móc przeżyć piękną przygodę ze śpiewem, z patriotyzmem, z podróżami, aby właśnie przeżyć te wspaniałe chwile razem z chórem, z Górniczym Chórem Memskim. Serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję. Naszymi gośćmi był pan Piotr Strzelecki, prezes zarządu, i pan Jan Dusza, członek zarządu Górniczego Chóru Memskiego przy oddziale ZG Lubin KGHM Polska Mediasat. Dziękuję serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.